Panie ministrze, szef kontrwywiadu wojskowego, pan Piotr Bączek, zdegradował do stopnia szeregowca pana pułkownika Krzysztofa Duszę, między innymi za kontakty z TVN, Tok FM i Wyborczą po nocnym najściu. Po nocnym najściu na siedzibę wywiadowczego ośrodka natowskiego w Warszawie. To jest pierwszy taki przypadek w historii służb specjalnych. Nie, mógłby pan to jakoś skomentować, bo ja patrzę na to i o czym nie wierzę. No to jest skandaliczne, bo to jest przekraczanie kolejnej granicy, której do tej pory nikt nie przekraczał. Owszem, po zmianie władzy odsuwano na inne, niższe stanowiska, bądź zwalniano ze służby tych, których aktualne kierownictwo nie chciało wokół siebie widzieć. Natomiast widzę to jako zemstę, jako upokorzenie osoby, która wiele dziesiątków lat przesłużyła dla Polski i doradzam wszystkim tym, którzy takie metody stosują, pomyślenie o tym dniu, kiedy przyjdą ich następcy i co zechcą wobec nich zrobić. Nie wolno takich rzeczy po prostu robić na podstawie zerowych przesłanek. No tak, ta władza nie chce myśleć o dniu, gdzie oddawała władzę. Mocno to doradzam. Każdy kiedyś zostaje byłym ministrem, byłym premierem, byłym prezesem i powinien ten dzień sobie wyobrażać tak dla higieny umysłowej, psychicznej przez 5 minut codziennie rano. Jak to jest trudno. Platforma też miała z tym kłopot, pamiętam. Jak przestrzegaliśmy, że trzeba więcej bezpieczników demokratycznych, praworządnościowych wmontowywać, to też nikomu nie mieściło się w głowie, że może ktoś taki, jak obecna władza, zdobyć rządy w Polsce. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.